Witaj w programie Mobilna Akademia Telewizyjna. Czy wiesz, co to jest? To tak zwane rybie oko, czyli jeden z dostępnych obiektywów do smartfonów. Dziś powiem Ci, jak z nich korzystać. Zaczniemy od obiektywu szerokokątnego. Jego montaż jest niezwykle prosty. Taki obiektyw pozwala na uzyskanie szerszego obrazu, ale uwaga, jednocześnie w kadrze pojawiają się winiety, czyli przyciemnienia obrazu na jego brzegach. Takim obiektywem można również nagrywać panoramy. Kolejny obiektyw, teleobiektyw, pozwala na kadrowanie oddalonych obiektów. Przybliża je bez utraty jakości. Rybie oko, o którym wspomniałam na początku, zapewni Ci niezłą zabawę, zwłaszcza jeśli lubisz artystyczne ujęcia. Ten obiektyw zniekształca obraz, dając efekt rybiego oka, stąd też jego nazwa. Chcesz ciekawie skadrować przyrodę? Lubisz albo musisz filmować detale? Ten obiektyw makro jest do tego idealny. Bez problemu sfilmujesz nawet takie szczegóły. Nagraj film swoim smartfonem i prześlij go do nas na mobilna.tvp@tvp.pl. Czekamy!